Siema, siema, widzu. Nie wiem w sumie, czy wbiliście 40 tysięcy lajków pod ostatnim filmem i czy daily dalej będzie, ale wierzę was, dlatego nagrywam ten odcinek, żeby se był. Też chciałem was poinformować, że wylosowałem, już się odezwałem na Instagramie do osób, co wygrali GBS-a, ale spoko, jeżeli nie wygrałeś w sobotę na Dzień Dziecka, macie podwójną szansę, żeby opłacalnie kupić GBS-a, bo na Dzień Dziecka jest promocja, gdzie jeśli kupisz dwie kawy z większą ilością kofeiny, to dostajesz 3 za darmo, a to samo, jeżeli kupicie 3 z normalną zawartością kofeiny, dostajecie jedną za friko. Do tego jeszcze jest kod ZEBO, 20% zniżki. To prawie jak za darmo. Daj swojemu językowi skosztować to coś, co serio wam posmakuje. Lepszej kawy nigdy w życiu nie wypijecie. Ja wam to obiecuję. W dzisiejszym odcinku obejrzymy coś, co w sumie nie sądziłem, że kiedykolwiek zobaczę, bo ostatnio zauważyłem, ktoś mi podesłał na Discordzie, do którego oczywiście zapraszam bardzo. Po tym odcinku będę tam siedział, na jakimś głównym kanale i spogadamy. Ale wiecie, Mateusz Chmielarek był częścią domu TikTokerów, niby się rozstał ze swoją dziewczyną, potem śledził swoją dziewczynę, jak tam z jakimś Filipem sobie robili zdjęcia, prawda? To wyobraźcie sobie, że Mateusz Chmielarek znalazł swoje nowe miejsce, bo ostatnio nagrywa na swoim głównym kanale, znalazł swoje miejsce na TikToku i chyba tam pasuje, no bo TikTok generalnie jest taki cringe'owy, same cringe'owe filmy, to Mateusz Chmielarek tam idealnie pasuje i dzisiaj zobaczymy, co on tam tworzy, jeżeli to twórczością można nazwać, na TikToku. Nie mogę się tego doczekać, tak szczerze mówiąc, więc widzowie, przygotujcie się bardzo dobrze, bo przed tym filmem trzeba się przygotować. Po pierwsze, jeżeli nie zostawicie lajka, to kurde, no macie przypał trochę. Znaczy, kwarantanna się kończy i moja ustawa o lajki też się kończy, więc muszę wymyślić coś innego. Więc jeżeli nie zostawisz lajka, to twój chomik umrze. O, może być wystarczająco jakby groźne, czy nie? Zostawcie tego kuźwa lajka, no was nic nie kosztuje, ale w lewą rękę coś, co was kosztuje, ale mniej z kodem ZEBO, GBS-a możecie w lewą rękę sobie wziąć, w prawą rękę weźcie sobie myszkę, żeby pauzować ten odcinek, gdy będzie za mocny cringe i oglądamy Mateusza Chmielaraka i jego TikToki. Zacznijmy może od czegoś, co mnie najbardziej szokowało na jego TikToku. Ta dziewczyna, którą widzicie, to moja była. Przyjechałem ostatnio do naszego rodzinnego miasta i zostaję tutaj tak do około końca maja. Od kiedy jak się... Po pierwsze, od kiedy się chodzi na spacery z byłą? Okej, ale dobra, w pewnym sensie to rozumiem. Ale dlaczego od razu bierzesz ją za rękę, skoro jest twoją byłą? A po drugie, dlaczego ją nagrywasz, jeżeli jest twoją byłą? I to jeszcze z ukrycia. Coś jest w tym dziwnego chyba, tak minimalnie. Wyszło tak, że widujemy się prawie codziennie. Jeżeli z byłą dziewczyną widujesz się codziennie, to raczej już nie jest twoją byłą dziewczyną. Takie tylko info dla was. Ziewo, ale mogą być przyjaciółmi. Ta dupa. Pospominałem nasze wszystkie dobre chwile i wpadłem na pomysł, że zapytam jej, czy wróciłaby do mnie. Dobra, ja już tutaj widzę parę problemów. Po pierwsze, łapanie byłą za nogę. To jest totalnie ustawione, widać. To jest oczywiste, ale to jest, kurde, TikTok Mateusza Chmielaraka. Jego kanał na YouTubie był ustawiony, co dopiero jego TikTok, więc to zignorujmy troszeczkę. Ale wchodzenie do swojego samochodu, kurde, z lodem, to jest zabójstwo. Tak nie powinno być. To powinno być nielegalne. Lody i wewnątrz samochodu się nie łączy. Nie łączy się, to jest takie zabójcze połączenie dosłownie. I wpadłem na pomysł, że zapytam jej, czy wróciłaby do mnie. Co prawda trochę brakuje mi odwagi, ale jeśli dobijecie mi 100 tysięcy na Instagramie, to zawsze będę miał jakąś motywację, żeby to zrobić. Mateusz Chmielarek zamienia się w psychokapel. On wziął od psychokapel inspirację. Oni na 200 tysięcy się zaręczają, a on na 100 tysięcy na Instagramie zapyta byłą, czy może być jego dziewczyną. No, no ja nie widziałem nigdy, żeby jakiś związek na YouTubie polskim był aż tak kuźwa dojony. Dosłownie to jest krowa taką. Mateusz Chmielarek to doi co chwilę. No zdrady, jakieś coś, tam jakieś pranki, jakieś kurde, nie, fuj, ble. Efekt końcowy oczywiście zobaczycie na moim Instastory po tym wszystkim. Czekaj, co? Efekt końcowy zobaczycie na moim Instastory. Jaki może być efekt końcowy, że zostaniecie razem i co kurde, pokażesz zdjęcie, jakby się dosłownie nie dokończę tego. Ale dobra, kolejny jego TikTok to jest dosłownie jakby weryfikacja tego, co ja mówiłem o tym, że ich poprzednia drama była ustawiona totalnie. Mateusz Chmielarek ostatnio wrzucił takiego TikToka. Dosłownie przed chwilą spotkałem Kingę. Chciałem się z nią przywitać, ale zauważyłem, że bardzo się spieszy i dziwnie się zachowuje. Postanowiłem więc, że z czystej ciekawości pójdę za nią i zobaczę, o co chodzi. Zobaczyłem, że ktoś na nią czeka. Własnym oczom nie dowierzałem. To był Filip Zabielski. Tak,
Tak. On zaczął tą całą akcję na TikToku, to, że ich śledził i tak dalej. I to po prostu potwierdza, że to było w 100% ustawione. Tym bardziej, że akurat spotkał ją na mieście i ona akurat szła do Filipa, tak. Akurat, dupa. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego ktokolwiek to ogląda. Serio, to jest złe. Ja bym wolał oglądać Trudne Sprawy od tego. To jest naprawdę tylko jedna para, która co chwilę się rozchodzi, schodzi. Prank zdrady, coś tam, prank, rozchodzi, schodzi. To słuchaj, cały czas jest to samo, to jest nudne i żenujące. Mało tego, po chwili zobaczyłem, że wsiadają oni razem do samochodu i gdzieś jadą. Szybko więc pobiegłem do swojego auta i pojechałem za nimi, chcąc wiedzieć, o co chodzi. Chciałem dowiedzieć, czy mają oni ze sobą jakiś romans? Ciąg dalszy zobaczycie na moim Instagramie, na moim Instastory. Ja właśnie wsiadam do auta i za nimi jadę. Ale to jest totalny fake, w sensie nawet oni tego dobrze nie zrobili, bo na jego Instastory widać, jakby ona sama przyjechała do niego, a nie, że on jakby z auta z nią wychodzi potem, a tutaj widać, że obydwoje wchodzą do auta, więc co? Ja już mówiłem, jak już ustawiacie te pranki i te wszystkie takie dramy i tak dalej, to róbcie to przynajmniej porządnie i użyjcie tak 1% waszego mózgu przynajmniej, w sensie wy musicie 100% użyć, żeby 1% użyć jakby mojego mózgu, tak to działa. Gdy Chmielarek obok nie miał dziewczyny, to żeby nagrywać TikToki, musiał używać swoją mniejszą siostrę i dosłownie wsysał ją w jakimś, kurde, jakby worku na śmieci, co było trendy i Psychokapel też to robiło, więc widać, od kogo Mateusz Chmielarek bierze... Chmielarek. Mateusz Chmielarek bierze inspirację. Na TikToku. Start. Uwaga, jesteś gotowa? Uwaga. Tutaj muszę włożyć pod pachę, o. Dobra, czekaj. Uwaga. Biedna dziewczynka, ona nawet nie co się tam dzieje, kurde. Niech on już jakby zejdzie się z tą jego byłą dziewczyną i tą byłą dziewczynę wykorzystuje dla wyświetlenia TikToku, a nie swoją biedną małą siostrę. A nie no, w sumie jakby ona się wygląda, jakby się cieszyła czy coś, więc chyba to nie boli, bo jakby ja oglądałem to tylko raz u kogoś, czyli Psychokapel, i u Psychokapel to wyglądało, jakby ją to bolało czy coś, więc ja nie wiem, chyba Psychokapel po prostu udawali, że to boli, żeby były więcej wyświetleń, że o Jezus, ciężarna jest we worku, ją wsysa, to ją boli i jest tragedia, a tutaj widać, że się po prostu bawią, więc to już pół biedy, przepraszam. Z jedną rzeczą, po raz pierwszy w moim życiu Mateusz Chmielarek naprawdę mnie wkurzył, że się naprawdę dosłownie wkurzyłem na niego, bo oglądam sobie takiego jednego TikToka o tego u niego. Fuck you and you and you. I ain't your friend and they hate me too. Tutaj jakby próbuje trafić długopisem do butelki i to mamy poczuć taką mega satysfakcję, jak on trafi i o to tutaj generalnie chodzi, tak? I ja oglądam jak debil przez 2 minuty tego TikToka, jak ten cymbał próbuje trafić i on nie trafia, rozumiecie? Kończy po prostu TikToka i po prostu, no tyle, no dosłownie kończy TikToka, nawet nie trafił, kurde, tym długopisem do tej butelki, no naprawdę czułem taką frustrację, po raz pierwszy w życiu na jakiegoś youtubera tak się wkurzyłem. Ja mu wybaczyłem, tak? No i oglądam kolejnego TikToka i on dosłownie robi to samo, próbuje to samo robić, ja sobie myślę, kurde, dobra, drugi raz na pewno już trafił i będę czuł tą satysfakcję, którą mi brakowało, prawda? On tego nie zrobił. On kuźwa nie wrzucił tego długopisa. No nie rozumiem, po co on to wrzucił. To jest gorsze niż cringe. To jest taka no wkurzenie na nas, to naprawdę. Yes! TikTok is live! Woo! TikTok! No i to był kolejny TikTok u Mateusza Chmielaraka, gdzie dosłownie nagrywa po prostu z ukrycia swoją byłą dziewczynę kiedyś. I teraz są tylko coraz gorsze TikToki, no i już wam pokażę kolejny. I ktoś mi wytłumaczy, o co tutaj chodziło, kto miał w głowie, ta osoba, co planowała, czyli Mateusz Chmielarek tego TikToka. Okej, on idzie, oni go straszą, potem on ich straszy, że niby się przewróci i wychodzi dumny z tego. Wow!
Ale super fajny, śmieszny TikTok. Czemu tyle ludzi to obejrzało? Naprawdę, ja mam wrażenie, jakby TikTok to była najłatwiejsza aplikacja, żeby zdobyć fame na świecie. Jeżeli Mateusz Milarek z jakby no tyle wyświetleń robił z tych serduszek, czy jak to się nazywa, przy takim gównie, za przeproszeniem dosłownie. Ja to jakby cringe by mnie nie zjadał przez tego TikToka, jakbym stworzył TikToka, to ja bym został tam gwiazdą, no bezproblemowo, bym miał z 5 milionów kurde tych obserwujących, czy jak to tam. To jest naprawdę takie łatwe. On w 2020 zrobił prank, który był na YouTubie tak trendy, że wiecie, aha, jestem niby bezdomny, a to mogę... No, jest bezdomny, co ja mówię? Niewidomy? To mogę dotykać dziewczynę za dupę i to jest bardzo śmieszne. I to było najbardziej typowe, ustawione pranki na YouTubie za dawnych czasów. I on to zrobił teraz na TikToku i też ma dużo wyświetleń i lajków. No naprawdę, ja wam mówię, bycie TikTokerem to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. Jeżeli jakiś TikToker wam mówi, że to jest trudna praca, to nie. Nie, to znaczy wiecie, ja nie generalizuję, są tacy, co na przykład, nie wiem, jakieś specjalne dansy wymyślają i tak dalej, ale jeżeli chodzi o takiego TikTokera typu Mateusz Milarek, co wrzuca raz na tydzień i takie gówno, to jest łatwe. Haha, super, ona ich połączyła i ona płacze, bo ona jest samotna, ale hashtag relatable, oh my god, życie singli jest takie trudne i w ogóle, no o to tutaj chodzi, no TikTok jest dla mnie naprawdę bardzo obcym miejscem i nigdy nie zrozumiem mentalności tego, to jest jakaś mentalność, nie wiem, 6-latków czy coś, serio. A tutaj nie chciał, żeby ten Filip, czy jak mu tam, dotknął jego dziewczyny, więc dał ją na barana i dał mu tego, rękę za nią, czy coś. Okej, okay, haha, śmieszne i w ogóle przewidział dosłownie przyszłość, bo teraz ich ogląda, jak Filip Zabielski z właśnie tą Kingą, czy jakiej tam, chodzą na randki i tak dalej, więc śmieszne trochę, ale to tak naprawdę nie było w ogóle śmieszne, ten TikTok. Żałosny i nie mam pojęcia, kto się z takich rzeczy śmieje. Jeżeli ktoś się śmieje z takich rzeczy, to ja mu współczuję, musi mieć bardzo nudne i słabe życie, serio. Ale wy nie miejcie nudnego życia i bijać na GBS-a, kawę razy 5, kurde, kofeiny, po co energetyki pić, bardzo wam polecam, rzućcie energetyki, kupcie GBS-a, bardzo polecam, zostawcie lajka, jakbyście mogli i 2 lajki i będę szczęśliwy, dobra, dzięki wam, nie no, 20 tysięcy, nie no, kurde, 200 tysięcy, nie no, tak naprawdę lajki nie uszczęśliwiają, ale na pewno motywują, więc dziękuję wam bardzo, no i idę tam, no, elo.